Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata wchodzi w decydującą fazę. Zostało czterech najlepszych zawodników. No i zapraszam serdecznie na analizę dwóch partii naszego polskiego fightera Jana Krzysztofa Dudy, który zmierzył się z Magnusem Karlsenem. Będą to dwie partie już dogrywkowe. Tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. I zapraszam serdecznie. Janek, tutaj w tej partii, grając białymi, rozpoczął ruchem E4. E5 odpowiedział Mistrz Świata, Skoczek F3, Skoczek C6 i goniec B5. Partia hiszpańska na szachownicy, myślę, że debiut bardzo popularny. Zwykle bywa tak, że jak mistrz świata grywa jakiś debiut, to większość osób powiela potem jego działania w swoich partiach. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło dalej. Skoczek na F6 i posunięcie D3, spokojne. Posunięcie D6, to jest wszystko teoria. Wyprowadzenie figur, wyprowadzenie pionków do centrum. Posunięcie C3, A6, odpędzamy gońca. Nie są to jakieś tam ruchy z kosmosu, więc nie będę nad, nad nimi bardzo się tutaj rozlekał. Goniec zagrał po prostu na A4. A to jest ważny ruch, oczywiście. Zwykłe wybicie nie ma generalnie za dużego sensu, bo tracimy parę gońców. Psujemy wprawdzie strukturę pionków czarnym, ale te tutaj piony mają szansę iść do centrum i atakować to centrum, więc na pewno ten goniec idzie na A4. Tym bardziej, że jest jest to zagrany ruch C3, i to jest myślę, że dla osób początkujących, fajna nauka, z tego względu, że tutaj ten goniec zawsze znajdzie bezpieczną placówkę na polu C2. I potem planujemy sobie grać na przykład D4, G6 ze strony Mistrza Świata, Roszada, y, goniec G7 i wieża E1. Zobaczcie, że wychodzi już ciężka figura do gry, y, nie wyprowadzając jeszcze tych lekkich figur, ale taka jest specyfika partii hiszpańskiej, ten skoczek zawsze ma tutaj opcję fajnej fajnego manewru przez F1 Roszada ze strony czarnych i H3 również bardzo ciekawe posunięcie z tego względu, że zobaczmy, że ten goniec jest ograniczony i tutaj nie ma już prawa zagrać na G4 i spróbować tego skoczka wybić generalnie ten ruch jest taki przyjemny i spożyteczny, przyjemny, spożyteczny można powiedzieć moi drodzy, teraz mistrz świata zagrywa, myślę, że dla większości Osób zaskakujące posunięcie, ale e, pragnę Was uspokoić. Na pewno to będzie ruch teoretyczny: e, znaczy, Mistrz Świata na pewno tu sobie kombinuje. Ale to są takie typowe rzeczy, właśnie w Hiszpance. Uwaga! Skoczek idzie na B8. No, zaskakujące zagranie na pewno. I o co w ogóle w tym posunięciu chodzi? To jest takie antyszachowe posunięcie, można by było powiedzieć. No bo e, wyszedł skoczek sobie e, do centrum i nagle wrócił. E, Oczywiście po kilku ruchach wykonanych przez y, czarne zrobienie roszady na przykład, ale... O co tutaj chodzi? Prawdopodobnie w partii hiszpańskiej, znaczy to jest na pewno tak, ten skoczek idzie sobie na D7 później i próbuje tutaj grać tymi pionkami do centrum. Tak też się za chwilę stanie. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Skoczek zagrywa na D2, skoczek na D7, goniec na C2. Od razu ucieka od zagrania B5. B5 też nastąpiło. To jest pozycja względnie równa. Tu się wszystko trzyma z jednej i z drugiej strony i posunięcie a4 od razu atakujemy. Teraz zobaczcie, że grozi wybicie na b5, więc trzeba sobie jakoś z tym poradzić i gramy sobie goniec b7. Widzimy, że już b5 nie działa, bo goniec i hetman bronią wieży. Więc tutaj nic nie tracimy. B4 ze strony janka pionki fajnie się tutaj rozpychają po skrzydle, ale jest kontratak, powiedzmy c5 po stronie mistrza świata. Zobaczmy, że to posunięcie walczy również na skrzydle i tutaj troszeczkę się chyba uprości, bo nie widać za, za bardzo jakiejś konkretnej gry. Można by było pewnie spróbować skoczek B3 i podważyć pionka na C5. No, w partii nastąpiło po prostu bicie na C5, i teraz trzeba się zastanowić, co zrobić. Czy odbić skoczkiem, czy pionkiem. Tutaj Carlsen, Carlsen podejmuje bardzo e, dobrą decyzję, wybijając skoczkiem, ten skoczek w centrum już e, podpiera tutaj fajnie te pionki e, i kontroluje nieco. E, po wybiciu widzimy e, też jest taki minus mały tutaj u czarnych, że pionek jest e, no taki izolowany na B5, ale... Nie za bardzo ma jak, mamy się tutaj jak do tego pianka dobrać, no więc e, tutaj jest wszystko w porządku. Koniec zagrywa na A3. Wyprowadzenie ostatniej figury, wieża E8, przestawianie tych figurek, Hetman B1, na wolną linię i na. Pioneczka, tutaj goniec C6, wszystko się broni, zobaczcie. Jest uderzenie w przeciwnika, jest osłona, tutaj wszystko się trzyma i d4 ze strony Janka. No to jest takie posunięcie, właśnie w stylu naszego polskiego fightera. Moi drodzy, on nie będzie tutaj czekał na jakieś manewry wieczne, tylko trzeba w pewnym momencie na pewno uderzyć. No i gra d4. Muszę przyznać, że gra Janka w tym turnieju jest niezwykle odważna i on po prostu idzie po swoje, walczy Choćby naprzeciwko miał siedzieć Magnus Carlsen A właśnie siedzi Więc tutaj zero, moi drodzy, skrupułów I po prostu gra jak równy z równym Wybicie, wybicie i posunięcie B4 No, można powiedzieć o co chodzi Przecież tutaj czarne oddają pionka Widzimy też, że wisi skoczek No i generalnie o co chodzi Zobaczmy, że tak jeżeli zbilibyśmy tutaj na B4, co w partii nie poszło, to tutaj czarne od razu mają wybicie wieży. Hetman musi wybić i skoczek wybija na E4. I to jest pozycja po prostu równa. Tu nic za bardzo nie można zrobić kompletnie nic. W pionach porówno, w figurach porówno. Wszelkie wymiany na E4 tylko upraszczają grę. A właśnie po ruchu goniec B2 już tego bicia na E4 niestety nie ma, bo Zwyczajnie tracimy czarnymi figurę. Zobaczcie, że po wybiciu, goń, po, po wybiciu tu można wybić oczywiście, ale jak będzie wybicie na jeden, to goniec wybija. No i tutaj widzimy, że Hetman z B1 robi e, oczywiście robotę, no i figura więcej byłaby po stronie białych. No ale to oczywiście tak się nie wydarzyło. E, tutaj. Czarne zagrały B3. Nadal ten pionek, zobaczcie, z takiej słabości stał się małą siłą, ale to jest tylko zabieg kosmetyczny. Tu się wymieniają po prostu figury. W tym wypadku, no należy wybić oczywiście skoczka. Nie ma innego wyjścia. Pionek wybija, Hetman wybija, pionek wybija, i zauważmy, że ta struktura pionków tutaj u białych jest nieco lepsza, moi drodzy, niż struktura pionków u czarnych, bo jest pionek, przede wszystkim pionek C5 którego można łatwo atakować. No ale jeden pionek tutaj, już przy takim materiale równym i pozycji nieskomplikowanej, może nie dać rezultatu, żeby wygrać tę pozycję. Ale zobaczmy, co zrobił Jan Krzysztof Duda. Skoczek E5 z bezpośrednim atakiem na gońca. Goniec na A4. Bardzo sprytne posunięcie. Zobaczcie tutaj, bardzo ciężko gra się z Mistrzem Świata. Dlaczego ten ruch? Przecież tutaj można zbić wieżą. No tak też poszło w partii. Zobaczcie, wy po wybiciu, po wybiciu, po wybiciu. Hetman na końcu zbija na D2. Taktyka jest tutaj bardzo ważna, trzeba dobrze liczyć. No i Hetman zagrywa na A1. Bardzo ładny ruch, oczywiście. Tutaj goniec z Hetmanem świetne działo. I próbujemy coś zrobić na diagonali. Lecz Magnus Carlsen zagrywa skoczkiem na H5, podważa skoczka. No i ten skoczek jeszcze tutaj na F4 może zrobić dużo krzywdy, ale spokojnie. Tutaj Janek wszystko ma opanowane, opracowane. Goniec na C3, Hetman C2 i Hetman zagrywa. Na A7. Widzimy agresję szachową ze strony naszego arcymistrza. No, bić nie można, bo tutaj już przegrywamy, bijemy na F7. No więc trzeba zareagować Hetmanem na B3 i bronić punktu F7. Hetman teraz zbił sprytnie pionka. No i tutaj widzimy pionek więcej u białych, lecz to nie gwarantuje niestety zwycięstwa. Zobaczcie, że skoczek zagrywa na F4, bardzo aktywna pozycja. Tutaj grożą czasami bicia i skoczek D3 trzeba bardzo uważać. No więc, wieża zagrywa na E3, moi drodzy. No i teraz Hetman dał szacha. Wieża wróciła. Hetman znowu zagrał na B3. Wieża wróciła. Hetman D1. Wieża E1. No i panowie zgodzili się w tym momencie. Na remis. Pierwsza partia do grywki zakończyła się podziałem punktu, ale zobaczmy, jeżeli tutaj w tej sytuacji byśmy na przykład odeszli królem, niestety byłby to ruch przegrywający, i możemy sobie spróbować znaleźć odpowiedź. Można zatrzymać materiał, oczywiście. Spróbować zagrać czarnymi, żeby te partię wygrać. Tutaj oczywiście jest to ruch Hetman F1. Zobaczcie, grozi mat. A jeżeli wieża zagrywa na G3, wydawałoby się, że jest wszystko w porządku i się bronimy. To jest zabójczy ruch skoczek E2 i nie ma jak się bronić przed e, praktycznie matem. Tu jeszcze można próbować H4, ale to się wiąże ze stratami, między innymi materialnymi i tak dalej. Moi drodzy, przejdźmy do drugiej partii, do, do grywki. Ehm, Zwycięzca tej partii będzie grał w finale. W finale, moi drodzy, Pucharu Świata. No i zobaczmy, jak ta partia się potoczyła. Duże nerwy. Janek gra kolorem czarnym. Powiem szczerze, wracając z turnieju z suwałk na trasie, musiałem się zatrzymać i obejrzeć te partie na żywo. Nie darowałem sobie, gdybym tego na żywo nie oglądał. Zapraszam serdecznie. I teraz Mistrz Świata rozpoczął ruchem E4. Janek zagrał C5, Skoczek na F3. D6, obrona sycylijska i tutaj Mistrz Świata wybiera mniej grywany ruch, goniec B5, zwykle grywa się po prostu D4. No i tutaj Janek ma szereg możliwości, zasłonić się gońcem, skoczkiem, skoczkiem, zagrywa sobie gońcem na D7, wybicie, no i Hetman wybija na D7. Zobaczcie, białopolowe gońce są już... Wymienione i z reguły bywa tak, że pionek zagrywa sobie na D3, białe sobie mają tutaj pionki na białych polach i czarnopolowego gońca. No ale tutaj czarne też są w porządku, gdyż możemy grać przez G6 i goniec, na przykład G7. Takie plany też istnieją. Magnus Carlsen zrobił po prostu roszadę. Skoczek F6, no to takiego się ruchu w ogóle nie boimy, bo po prostu wymieniamy Hetman C7 i tak dalej. Hetman zagrywa na E2 i Skoczek na C6. No i dobra, figury sobie powoli tutaj panowie wyprowadzają. Posunięcie C3. Zobaczmy, że tym posunięciem tutaj mistrz świata planuje zagrać sobie D4 i uzyskać fajne centrum. No Janek musi robić swoje w tej pozycji i zagrywa po prostu E6, żeby wyprowadzić końca. Więc to jest na pewno dobry plan. D4 ze strony, właśnie białych, wybicie, wybicie. No i teraz, moi drodzy, zatrzymajmy się chwilę, bo tutaj czarnymi możemy dostać bardzo fajną strukturę pionków i myślę, że dosyć jasny plan gry. Spróbujmy znaleźć już w samym debiucie fajne zagranie. Myślę, że osoby tutaj początkujące mogą wiele wyciągnąć z tej partii. Jest to posunięcie, mianowicie. D5. E, oczywiście, D5 taki ruch zagrać trzeba, po prostu trzeba. E, jakie są korzyści tego posunięcia? Zobaczmy, pionki stoją na białych polach. Goniec już ma swobodę gry. To jest takie główne chyba założenie e, i tego trzeba się trzymać. E, no i teraz, na przykład, po wybiciu na D5, ten skoczek może ładnie zbić na D5 i. U białych zostaje izolowany pionek. Myślę, że gra czarnych tutaj byłaby dosyć prosta. Goniec E7, Roszada, wieża D8, goniec E6, i próbujemy napadać na pionka. To oczywiście łatwo się mówi. Plan trzeba znać. No, w praktyce bywa zawsze troszeczkę trudniej. No ale. Białe zagrały E5, no i ten skoczek musi gdzieś zawędrować. No i teraz co zrobić? Gdzie ten skoczek ma ruszyć? Czy iść śladami mistrza świata i zagrać na G8? No myślę, że taki ruch też istnieje, ale nie chce się za bardzo tego ruchu zagrać. Janek tutaj idzie do centrum. Jest to dobre posunięcie, jak najbardziej. No i teraz mistrz świata od razu zagrywa skoczkiem na D2, proponując wymianę, na co tutaj Janek przystaje wymiana została zrobiona. No i teraz moi drodzy goniec B4 i widzimy po gońcu B4, że tutaj um, jest propozycja wymiany no i uproszczenia kompletnie gry. Ta pozycja jest kompletnie równa. Tutaj czarne z debiuty w, wyszły dobrze i wydaje mi się, że Janek na pewno tutaj e, o remisie, e, no może nie marzy, bo to e, wiecie, to już jest zawodowiec, ale myślę, że remis dla niego w tej partii dogrywki byłby słuszny, ale wiecie, to jest człowiek, który jest potężnie zdeterminowany i on będzie szukał nawet najmniejszych tutaj ułamków, takich powiedzmy, które dadzą mu przewagę i próbować grać na, na wygraną. No, generalnie ta pozycja czarnymi myślę, że jest przyjemniejsza. Jeśli miałbym wybierać, to bym grał. Mimo wszystko, że ocena silnika jest równa, no to czarnymi gra się proste szachy. Goniec zagrał na F4, co jest wiadomością taką. Dla czarnych dobrą, no bo ten goniec tutaj po czarnych polach sobie raczej nie pogra za dobrze. Ewentualnie jakiś atak na króla można konstruować. No i właśnie król robi ruszadę. Jak grać czarnymi? moi drodzy, plan jest prosty. Jeżeli mamy wolną linię, to gramy po wolnej linii i myślę, że każdy z nas tutaj wie, że już by za chwilę zdwajał i grał. Właśnie tam, gdzie mamy wolną linię. Hetman zagrywa na D3, goniec wraca na E7. To jest bardzo ważny ruch, bo tutaj czasami skoczek skakuje na G5 i grozi nam mat na H7, więc ten goniec na straży zawsze tego skoczka może wybić. Posunięcie A3. Zobaczcie, Mistrz Świata ustawia pionki na czarnych polach. Z jednej strony ma to sens, bo może ograniczyć gońca czarnopolowego, z drugiej strony. No, ten goniec ma szansę te pionki później atakować i Janek gra po prostu wierzą na C8, posunięcie G3, kolejny ostatni pionek idzie na czarne pole. No ale ten pionek może nie ma aż takiego znaczenia. Tutaj raczej chodzi o to, żeby król miał swobodę gry i może próba ataku na skrzydle. Skoczek zagrywa na A5, bardzo ładne posunięcie. Zobaczcie, skoczek zaczyna ogarniać te słabe pola w obozie przeciwnika. Posunięcie B3 i hetman C6. No i teraz można powiedzieć, no mistrz świata sobie zagra wieżą na C1 i Hetman musi uciekać. No i Hetman by uciekł oczywiście na, B3, na B6 i wszystko by się trzymało, by atakował, by atakował, wszystko by grało. Go nie zagrywa na D2. No i Hetman B6. Zobaczcie, że tutaj tak naprawdę gra naszego arcymistrza jest dosyć prosta. Z tego względu, że i może wymienić i gońca za skoczka, i może wymienić tutaj skoczka za gońca. Nic tutaj nie przeszkadza czarnym. Czarne po prostu mają wolną linię i sobie spokojnie grają. Wieża z F na B1 i spokojne posunięcie A6, król G2 i skoczek sobie wraca na C6, podważając tutaj D4. No pozycja jest cały czas równa, ale powtarzam, że... Czarnymi gra się na pewno tutaj wygodniej jest to, jest to pewne wieża na E1 i Hetman B5 To jest bardzo sprytne posunięcie, muszę przyznać. Zobaczcie, że po wybiciu hetmanów zdwojone pionki, ale one stoją na białych polach, nie ma jakich zaatakować, a tu się pojawia znowu jakaś szansa atakowania kolejnego pionka i myślę, że bardzo trudno by było białym grać tę pozycję. Po tym posunięciu Mistrz świata wycofuje Hetmana. No i cóż, wieża C7 gramy z naszym planem dosyć prostym. H4, wieża z F na C8. Generalnie, też jest tak, że tutaj myślę, że białe mają chętkę na zaatakowanie króla, dlatego też taki ruch H4 nastąpił. No, ale pamiętajmy, że kontratakiem właśnie czarnych jest gra na skrzydle hetmańskim. Wieża zagrywa na A2, no i A5, rozpychamy się tutaj pionami. Wieża H1 i zobaczcie, jasne zamiary tutaj ma Magnus Carlsen. Chce tym pionkiem iść i atakować przeciwnika, ale tutaj Janek zagrywa A4, bardzo ładne posunięcie, zobaczcie o co chodzi. Przede wszystkim staramy się kontratakować i na przykład po wybiciu, oczywiście Hetman wybija na A4 i bezpośrednio atakujemy pionkę D4. I ten atak na skrzydle yy, królewskim białych, no jednak jest zbyt wolny. Posunięcie B4, co jest też dobrą wiadomością dla czarnych, nawet bardzo dobrą wiadomością. Nie za bardzo, na, za, za, nie za bardzo dobry ruch. No zobaczcie, bo pionek. Przepraszam, pionek na B4, pionek na A3 już stoją na czarnych polach i możemy e, ładnie tutaj manewrować. Zobaczcie, że teraz na przykład Janek mógłby zagrać skoczkiem na przykład na A7. E, to byłby na pewno dobry ruch. E, z tego względu ten skoczek ma tutaj manewry na B5 e, i e, ten skoczek na B5 stałby tutaj jak król, moi drodzy. E, Oczywiście trzeba uważać na taki ruch skoczek na g5. Myślę, że Janek nie chciał tego ruchu, ale tutaj nie ma się czego obawiać, bo byśmy normalnie wybili i pionek by wybił prawdopodobnie, żeby otworzyć wieżę i ruch g6. Taka można powiedzieć twierdza, której za bardzo nie można przebić. Jasne, że istnieją takie możliwości jak wieża h4, hetman h1 i atak na pionka h7, ale zawsze pamiętajmy, że mamy bardzo szybką ucieczkę i ten król jest tutaj bezpieczny, a... To jeszcze kilka ruchów trwa, więc tutaj czarne na pewno by z kontrą wleciały Hetmanem albo wierzą na C2, więc myślę, że tutaj białe nie mają za dużych szans na zaatakowanie przeciwnika. No ale Janek zagrał inaczej. Janek zagrał po prostu H6. Nie chciał już tego ruchu skoczek na G5. Przypominam, że tu się panom, panom już ten czas powoli zaczął skracać i trzeba było podejmować decyzję dosyć szybko. Goniec zagrał na E3. Skoczek na A7, tak jak już mówiłem, fajny manewr, dosyć prosty ta pozycja Moi drodzy, jest lepsza dla naszego Janka, Jana Krzysztofa Dudy. Jest to pozycja, no według silnika, moi drodzy, już praktycznie wygrana na tym poziomie. Oczywiście wiem, że ciężko w to uwierzyć, bo nie mamy przewagi piona albo figury, prawda? Ale generalnie dominacja figur czarnych jest porażająca. Jak grać dalej? Tutaj goniec zagrywa na D2. Hetman wkroczył tutaj do obozu, wieża E1 no i Hetman wrócił. Oczywiście to są takie na pewno, Jakieś takie manewry spokojne, gdzie można próbować tam coś poszaleć. Wieża zagrywa na E3, no i skoczek B5. Zobaczmy, ten skoczek robi robotę. Moi drodzy, ten skoczek fantastycznie tutaj stoi, ja to podkreślam. Strategicznie czarne mają wygraną pozycję, ale do wygrania oczywiście jeszcze jest 100 lat, można powiedzieć. Tutaj widzimy skoczek, jeszcze ładnie broni pola na C3. Wieża nie może zagrać. Wieża zagrywa na D3, wieża C6 i wieża B2. Widzimy, że Magnus Carlsen stoi generalnie w miejscu i przestawia tylko te figury w taki sposób, aby czarne nie mogły tutaj za bardzo wkroczyć. Goniec D8, bardzo ładny ruch. Ten goniec zmierza tutaj na B6 i próbu, próbuje tego pionka pewnie zaatakować. Posunięcie G4, goniec B6, zobaczcie, i goniec E3. Twarde tutaj e, obrony stosuje Mistrz Świata. No, cóż mu innego pozostaje? Ale Magnus, e, przepraszam, Magnus Janek zagrywa skoczkiem na C3 za atakiem na Hetmana, Hetman F1 i e, Hetman e, po prostu na B5. Ładnie skoczek z tym Hetmanem się tutaj e, zamienili. Zobaczmy, też trzeba uważać na taktykę. Czasami wchodzą takie bicia, ale tutaj zawsze mamy wtrącenie z szachem, więc jest w porządku. Wieża zagrywa na C2 i skoczek E4. Skoczek stoi, wyśmienicie. Goniec, wyśmienicie. Dwie wieże stoją genialnie i Hetman stoi na najlepszym chyba polu w danym momencie. Moi drodzy, pozycja czarnych jest świetna. Wymiana jednej wieży zawsze ułatwia tutaj białym troszeczkę, może, obronę. W tym wypadku wieża wybiła i wieża zagrywa na D1. Pytanie teraz do Was, no bo to jest taki ważny moment według mnie w partii, jeden z ważniejszych, bo tych momentów zaraz jeszcze będzie więcej. Czy wymieniać hetmany na F1, czy tego nie robić, bo to jest dosyć trudne, można powiedzieć, z jednej strony. No i teraz pytanie, co byśmy zrobili? Czy byście wymienili, czy nie? Moi drodzy, Janek nie wymienił hetmanów i zagrał wieżą na C4. Ale ja, yy, moi drodzy, ja bym wymienił. Ja bym wymienił hetmany, dlaczego? Dlatego, że ta pozycja jest po prostu łatwiejsza według mnie do gry. Chociaż z drugiej strony, przy hetmanach, wiecie, możemy próbować jeszcze atakować króla. W tym wypadku yy, myślę, że no spokojnie tutaj zagramy wieżą na C3 i. Bardzo mocno, mocno atakujemy tego pionka na A3. Tu wieża musiały pasywnie bronić i jakby się na przykład udało tutaj zrobić wędrówkę, królem, pozycja mogłaby się posypać. No cóż, Janek nie wymienił Hetmanów, co jest też bardzo odważnym gestem z jego strony, gdyż z Mistrzem świata na skróconym czasie jednak próbuje grać. Bardziej skomplikowane szachy, e, mimo takiej prostej gry. Wieża C4 skoczek zagrał na D2, zobaczcie, i wymiana tych e, skoczków. No i można powiedzieć, że Magnus tutaj e, osiąga powoli swój cel i upraszcza grę. No bo e, jakby się moi drodzy wymieniły tutaj, e, powiedzmy. E, Prawie wszystkie figury no, zostałyby, zostałyby po gońcu. Nadal czarne miałoby trochę lepiej, ale jakby król biały stanął na d3, e, gdyby nie było hetmanów i wież, no to pozycja raczej by się skończyła spokojnie remisem, ale jeszcze figury w grze. Hetman c6, no i widzimy dominację na wolnej linii, co daje na pewno duże szanse i duże nadzieje. Koniec, hetman zagrywa na e2, wieża c3, wieża a2. No, bronić pionków trzeba. I teraz następuje bardzo ładny ruch ze strony Janka. Tutaj na żywo, jak oglądałem, to komentatorzy nasi polscy też mówili, że to jest bardzo dobry ruch i Janek ten ruch wykonuje. Mianowicie jest to posunięcie koniec d8. Ładne posunięcie. Dlaczego? No, przede wszystkim chcemy tego pionka tutaj skosić na H4 i troszeczkę bronimy. No, G5, no właśnie, jest G5, więc mamy okazję wymienić teraz tego piona. Jak goniec wymienia, no to ta pozycja z ciężkimi figurami jest już na pewno wygrana, więc wybicie pionem. No i Hetman C4. Bardzo ładne posunięcie. Tutaj zawsze mamy ruch G6, ale pamiętajmy, że ten król przez H7 ma bardzo fajne manewry i przypominają mi się partie klasyczne i ten motyw. Dlatego warto analizować partie klasyczne. To tak na marginesie, moi drodzy. Po tym posunięciu Hetman wymienił tutaj na C4 i pytanie, czym wybić? Znowu się pojawia to pytanie: co zrobić? Czy wybić pionkiem, czy wybić wieżą? Otóż e, myślę, że bezpieczniejszym takim ruchem byłoby zbicie wieżą, ale to nie jest Janek, moi drodzy. Janek wybija pionkiem. Bardzo odważnie gra. No i teraz, e, teraz jakby ten król czarny dostał się na pole D5. Gra się bardzo łatwo i przyjemnie. I myślę, że jakby Carson miał tu ranking 3500, to Janek też by tę te partie wygrał. Lecz ten król ma daleko do tego pola. No i tutaj Magnus zagrywa d5, szarpie. Szuka okazji na zamieszanie w końcówce. No i cóż, wybić trzeba. Wie, że zagrywa na d2. I moi drodzy, bardzo ważny moment w partii. Tutaj czas już naprawdę był nieduży u panów w tej sytuacji. Janek zagrał wieżą na D3, co nie wypuszcza wygranej, bo to jest pozycja wygrana naszego polskiego arcymistrza. Lecz już jest troszeczkę trudniejsza, gdyż wieże się wymieniły i ta gońcówka jest dosyć trudna do gry. Ale sprawdźmy sobie, jak można by było zagrać lepiej. Tutaj Janek miał dobre możliwości. Przypuszczam, że jakby grał partię klasyczną i miałby trochę czasu na pomyślenie, no to by znalazł. Przede wszystkim. Moi drodzy, spróbujcie znaleźć, co można by było zrobić. Otóż wieża mogłaby zbić pionka i to się już e, fajnie kalkuluje, bo pionek ma wolną drogę. Po wybiciu na D5 wieża teraz wraca na D3. I to jest właśnie ten moment, gdzie to jest lepsza sytuacja, bo po wymianie wież ten pionek ma opcję zasuwania do góry. E, więc wieża musiałaby raczej zagrać na C5. I dalej jak grać, żeby te partie wygrywać? Jest to dosyć trudne na pierwszy rzut oka, ale jak się wgłębimy w pozycję, to zauważamy, że C3 trzeba grać, no bo pionek musi być broniony. Wieża C8, no tutaj grozi taki ruch jak y, goniec B6, więc krucha 7 można by było spokojnie zagrać, byłoby świetnie, ale myślę, że jak konkretnie policzymy, to znajdziemy A3, moi drodzy. I powieża na A8... C2. Zobaczcie, pionki idą jak Messerschmitty tutaj. Zobaczcie, że nie ma za bardzo jak się bronić. I po goniec C1 trzeba widzieć konkrety. Przede wszystkim schodzimy teraz królem, żeby goniec był swobodny. No a jak będzie wybicie na A3, no to po wymianie na końcu jest goniec G5 i czarnymi wygrywamy tę pozycję. Eee, szkoda, że tutaj Janek nie dostrzegł takich możliwości. Przede wszystkim, wieża, wieża bije na A3 było prostsze. Zdecydowanie, no ale poszło wieża na D3. Jak grać dalej? No tutaj została zrobiona wymiana i F4 bardzo dobre posunięcie ze strony Karlsena. No bo, jak już ustawiać pionki na czarnych polach, to wszystkie zresztą bronić te pionki trzeba i król zaraz do centrum może wędrować. I król zagrywa na F8. Niestety, to posunięcie wypuszcza wygraną. Jak dalej e, można było trzymać napięcie? Przede wszystkim taki ruch E6 jest bardzo dobrym ruchem. E, chodzi o to, że po wszelkich wymianach na E6, ten goniec E6 ma szansę zagrać na B2 i próbować dobrać się do pionka na A3. To są bardzo proste plany i przede wszystkim zauważmy, że tutaj te pionki stoją rewelacyjnie. One są na białych polach i goniec nie jest w stanie ich zaatakować. Tutaj czarne oczywiście niczym nie ryzykują, ale jak chce się wygrywać, to trzeba grać dokładnie. Niestety król F8 ruchem jest ym, złym. Król F3 ze strony Carlsena, yy, król E7, no wiadomo, idziemy do centrum. Goniec dał szacha i tutaj król zagrywa na E6. Końcówka jest naprawdę bardzo złożona i trzeba było chyba poświęcić na nią trochę czasu, żeby przeanalizować te wszystkie możliwości. No, król znajduje fajną placówkę na F5, ale to może być za mało niestety. Król E3, król F5, no oczywiście wybić nie można, bo jest tutaj na przykład posunięcie, znaczy wybić, przepraszam, najmocniej w partii nawet poszło wybicie, ale nie można wybić na F4, właśnie i pytanie dlaczego? No, bo wydawałoby się, że e, tutaj jak Janek sobie wymyślił e, Marsz Królem, e, och, z F8 na E7, e, Marsz Królem, tędy, no to można by było wybić na F4. Okazuje się, że nie można. Dlaczego? Janek zagrał G6. Dlaczego nie można wybić, moi drodzy? Spróbujcie znaleźć odpowiedź. Otóż jest piękny przełom, G6. No, wybić trzeba, nie ma innego wyjścia, i jest y, posunięcie E6. No, G5 i Dziepionek, E7. Pozycja przegra na czarnych. Tutaj król sobie spokojnie radzi, goniec zatrzymuje pionki bez problemu kwestia policzenia kto jest szybszy, szybsze są zdecydowanie białe. Moi drodzy no po tym posunięciu G6 zagrać trzeba jest to pozycja remisowa Goniec zagrywa na E3 no ale to daje nadzieję jednak, to posunięcie daje nadzieję czarnym jeszcze na zwycięstwo. Król na E3 mógłby zagrać i to by było chyba już po partii znaczy się, chodzi o to, że jest tutaj w zasadzie remis no ale poszło inaczej, jak już mówię, mało czasu, trzeba było grać szybko. Goniec C7 7, posunięcie B5, no to daje możliwości atakowania pionka, z drugiej strony e, posunięcie B6 daje możliwości czasami królem dojścia do B5 i zbicia piona. E, goniec e, zagrał na D8, e, król D4 goniec dał szacha, e, król D3 no i bardzo ciekawa rzecz e, się pojawia po e, wybiciu na, e, na E3 e, po wybiciu na E3 moi drodzy ta pozycja jest e, po prostu remisowa, e, no, ta pionkówka jest po prostu remisowa, warto sobie na pewno e, sprawdzić e, dlaczego e, otóż e, po D4 wybiciu Król po prostu idzie sobie na C5, król wybija na G5. No i wyścigi, kwestia policzenia. Dorabiamy hetmany praktycznie w tym samym momencie. Goniec zagrał na D8, król D4 jeszcze raz i goniec E7 tym razem. Janek tutaj szuka opcji, żeby zwyciężyć w tej partii. Oczywiście goniec C1, no i król zagrywa na E6. Wszystko w pionach porówno. Goniec zagrywa na B2, co jest ruchem no, jeszcze normalnym. Powiedzmy goniec D8, król C5. Ja zresztą myślałem, że w tej pozycji, moi drodzy, Janek będzie grał B6. Takie się narzucające posunięcie, żeby zagrać tutaj gońcem i próbować grać królem na F5, ale jednak postanowił nie ruszać pionka z białego pola. Król zagrywa na C5 i goniec na A5. No i tutaj zobaczcie, jest groźba zagrania gońcem na D2. Bardzo, no cóż mogę powiedzieć, bardzo trudny moment dla mistrza świata. Z tego względu, że trzeba zagrać bardzo yy, jedyny ruch, który tutaj daje pozycję remisową, i jest to ruch goniec D4. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten król miał tu swobodę dojścia do posunięcia B6, i no, byłby remis, ale Mistrz świata się myli, moi drodzy, i zagrywa goniec C1. Po tym posunięciu, jak zagrać, żeby przejąć inicjatywę? Otóż yy, jest to ruch. Goniec na C3. Posunięcie B6. No, zobaczcie, goniec C3 odcina tutaj drogę i ma szansę zagrania. Goniec B2 i D4. Prosty plan dojścia pionkiem. No więc król musi wracać na C4. Król D7. Zobaczcie, że można było też na F5, ale tutaj Janek pewnie ma plany kontroli tego pionka B6, i za chwilę tego piona chciałby skosić. Goniec zagrywa na E3. Bardzo sprytne posunięcie. Niezwykle sprytne posunięcie. Zobaczcie, podstawia się goniec pod pionka. Lecz nie można wybić. Po wybiciu jest bicie i ta pozycja jest wygrana białych z pionem więcej. Pionkówka jest wygrana ze względu na opcję przełomu f5, więc po tego piona za bardzo nie można maszerować. Ja już może pokażę, bo to jest bardzo fajny moment, powiedzmy po król c3. Na pionek oczywiście tam sobie może iść, dorobimy sobie hetmana i na przykład jak po tego pionka pójdziemy, to król oczywiście może zmierzać, ale jak weźmiemy pionka, to mamy F5. I chodzi o to, że po wybiciu gramy E6 i ten pionek dochodzi. A jeżeli krócie zbliży do pionków, to mamy posunięcie E6 i przegrywamy totalnie. No bo jak wybijamy, to tutaj jest wybicie. No cóż, posunięcie w tej sytuacji Janek zagrał goniec B2, oczywiście na pionka. Tutaj goniec zbił na D4, goniec na A3, co jest dobrą wiadomością dla naszego arcymistrza. Tutaj widzimy, że na przykład po zagraniu goniec, przepraszam, goniec już od tych gońców można zwalczyć. Wariować. Król zagrywa Na przykład na B5 to goniec Na C1 i kosimy kolejne dwa piony Pozycja wygrana Goniec zagrywa na E3 Goniec B2 oczywiście i Kolejna opcja dojścia pionkiem. Król B4. No, emocji było tutaj strasznie dużo. My stoimy na parkingu, moi drodzy. E, oglądamy tutaj na żywo te zmagania. Posunięcie A3, Król B3 i Król E6. No, Król A2 nie ma za dużego wyboru. S sobie stoi w miejscu. Król D5, moi drodzy. Centralizujemy Hetmana. Król B3. Król E4 idziemy po gońca. Goniec na D2. No i trzeba w końcu tym gońcem sobie zagrać na pionka. Król zbił pionka. Król e, goniec zbił na B6. B4. I moi drodzy, koniec E2. F2. Po tym posunięciu Mistrz Świata uznał wyższość naszego arcymistrza, poddał partię. Tym samym Janek awansował do finału e, Pucharu Świata, gdzie zagwarantował sobie już 80 tysięcy dolarów nagrody, e, a za, za wygranie tego finału jest 110 tysięcy dolarów. I przede wszystkim Janek zagwarantował sobie miejsce w turnieju kandydatów, gdzie będzie walczył o wejście, o mecz z Mistrzem Świata w szachach. Jest to ogromny sukces polskich szachów. Moi drodzy, 3 sierpnia ta partia była grana 2021. Bardzo ważny moment. Janek spotka się z Sergiejem Kariakinem w finale Pucharu Świata. Serdeczne gratulacje. Fantastyczna sprawa dla naszego polskiego arcymistrza. Gratulujemy jeszcze raz. Wam dziękuję serdecznie za analizę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.